literalnie Mariusz, jakbyś przywitał w naszym imieniu, bo jesteśmy zajęci, to byłoby fajnie. No, witam wszystkich w imieniu ekipy. Miłego oglądania. Witam. Możesz podtrzymać? Ależ owszem. Dobra. O, to kawałek tego, taki no, znaczny. Ale w taką wilgoć, taki suchelec. Uchował się. No, ja go oprawię zaraz hakom bejem. No to wiesz, może rozpal pie. No, dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Dobra. W sumie słuchajcie, Mariusz ma rację. Nie, no połóż wystarczy na tym i te federstiki, bo okay. One są suche. Dobrze, dobrze, super, spokojnie. Gałązki to będą i tak mokre, bo wilgoć jest na korze. W tym właśnie jest rzecz, że najlepsze są te wiórki, wiesz? I podejmują momentalnie. No, bo są z środka. Z zewnątrz zawsze drewno ci tyle wilgoci nie naciągnie, bo tam po zewnątrz złapie tam na przykład do paru milimetrów. A na przykład na tych kawałkach to zawsze ta kora jest. Tak. I ona zawsze jest mokra. A już w szczególności przy takiej pogodzie jak ostatnio, że dzień w dzień. No jest zawsze mży coś. Wilgoć i. Ale gwiazdy widać. No i tak rano będzie deszcz. Bo ostatnio dosyć często tutaj pada taka pogoda. Do mnie do kancelarii jak ktoś przychodzi zapętlony w spirali zadłużenia, to ja mówię, żeby troszkę rozśmieszyć czasem, jak już są pierwsze wyniki, że udaje się pomóc człowiekowi. Ja mówię, pogoda dla bogaczy, w mojej krainie pada deszcz, tak? A więc Hudson Bay, to jest po prostu przepiękny nożyk. Jedno przyłożenie i już obciosane.
Dobra. Basiu, no. Mogłabyś tam depnąć na końcu? Już. O, albo tak. Dziękuję. Trzeba może wrzucić. Dorzucić tego? No, bo ja będę teraz, o, wiesz, na tego chyba. To od razu i podeschnij i przejmij. No. Cześć Mariuszek, to jest suchy bardzo. O, to już pójdzie. Teraz tylko wystarczy podsycać ogień.
Stary, dobry Hudson Bay. Sprawdzony w różnych okolicznościach. Otóż to. Mariusz, my czasami prowadzimy sobie rozmowy takie tutaj nieraz, nie? No i tak oglądają nas i mówimy nieraz o kinematografii. Wiecie, kto umarł? Kolejny skarb polskiego kina, pan Józef Para. Grał w Wabanku komisarza Przygodę. Pedant. Cebula. Także cześć pamięci pana Józefa. Mam przytłoczyć plocka? Możesz, Basiu, możesz. Suchelczyk trafił fajny, nie? Nawet takie okrąglaczki bez rozdziabania i pójdzie. Tak, teraz to już pójdzie. To ma nie pójść. No, mniej więcej. Opracuję, bo bulgoczy. Lampkę? A, bo pijemy herbatę. Herbatki, herbatung. No, herbatung. Czekaj, najpierw to... To nagrywa się, nie? To ten, no, tak, nagrywa się. To... No bo czekam na twoją manierkę, bo... Manierung. O, po prostu uprzejmie. A jakie u ciebie są te manierung? Bo mogą być manierung dobre i manierung złe. Dziękuję uprzejmie.
Stasia, chcesz siugaru? Nie, nie. Mariusz? No? Siugaru chcesz? Nie, to ja to cukru dobrze. Ale to 5 kilo i do domu, Mariusz. 5 kilo i do domu. A ty, Basia, na przykład jak do domu przychodzisz i tak jest cała twoja rodzina, to pytają się ciebie, czy przyniosłaś, mówię, 5 kilo cukru i czy było 100% cukru w cukrze? No. U nas cukier nie ma wzięcia. Powiem ci, u mnie w domu też. Przesłuchań cukrowych nie ma i... 5 kilo i do domu. Mi się chciało śmiać, jak jest ta scena nakręcona, jak ona tym rowerem z tym cukrem tak jedzie. Tak się obija. No, tak się obija, takiej, no. Takiej siatce jeszcze komunistycznej. A ta siatka taka fajna z oczkami. No, taka komunistyczna, że kartofle albo cebula się w niej nosiło zawsze do domu. A wiesz, że kiedyś były taki na tych odpustach. Odpustach, czyli tam jak tam zawsze przy kościołach, nie? To odpusty co były, nie? To byli tacy goście, którzy tam brali tam 50 zł jeszcze z tym, ze świerczeskim i na przykład uczyli pleść te siatki normalnie. Ja umiałam to robić. No. I na przykład brat tam poszedł, to i tak wiesz, z boku się tam przyglądał, nie? A potem szedł i uprótł taką siatkę. Ja też umiałam. Jurek? Nie, taki inny brat. Ja na takim kółeczku metalowym i sznureczek, siutasz się nazywał ten sznurek i umiałam pleść. Ale to w szkole na pracach ręcznych. A ja się dowiedziałem, jak miała na imię matka Sherlocka Holmesa. Wow. A? No właśnie, to jedna z moich ulubionych postaci fikcyjnych. Przecież. Miała na imię Udoria. Wiedziałem o tym, że Sherlock Holmes miał matkę. Miał matkę. No, że tak powiem. To tak jak w przepisach napisali, słuchajcie tam, że w samochodzie tak rozporządzenia, tam te maseczki, nie maseczki, prawda? Chociaż w samym akcie prawnym jest napisane, że nie ma mowy o maseczkach, tylko o zakrywaniu ust i nosa, nie? Ale chodzi o to, że jakiś wariat napisał, bo czytałem takie opracowanie prawne, nie? W legislatywie, że w samochodzie musi się poruszać co najmniej jedna osoba. No tak, no bo to jak będzie mniej niż jedna osoba, no to samochód, mówi, jak będzie jeździł, to może jeździć, to nie łamie przepisów. Wariaci jacyś, nie? Ale dobra, okej. Wiedziałem, że, tak wrócę do Sherlocka Holmesa, że jego brat to miał na imię Mycroft i był starszy od niego. No i Sherlock Holmes też miał siostrę młodszą, która miała na imię Enola. I znalazłem właśnie film pod tytułem Enola Holmes. Film jest o bohaterce właśnie filmu. Natomiast pojawia się tam postać Sherlocka Holmesa oraz właśnie matki tej trójki Holmesów. No i jakoś tak to jakoś jest. No, ale podobało mi się strasznie, że fajnie o Sherlocku Holmesie powiedzieli, że był w tym filmie, że był wirtuozem skrzypiec. Chciałeś coś powiedzieć. Enola to była jeszcze na Wodny Świat. A ten samolot, co znowu zrzucił bombę? Enola Gay. No, Enola Gay. Mhm. Chodzi o samolot, który zrzucił bombę atomową. Na Hiroshimę, no. Dwa dni później była na Nagasaki zrzucona. No i nawet piosenka jest taka, tylko zapomniałem jakiego zespołu, pod tytułem właśnie Enola Gay. No, coś było. Taka dosyć skoczna, taka rytmiczna. Oj, ta herbatka jest naprawdę przewspaniała. Widzisz? A wyszła tobie taka siekierowata. I przez to ma ten aromat taki mocny teraz. No. Zadawkował tak solidnie. Czekajcie, bo tam się nagrywa, więc tam... Słuchajcie, herbatka. Jeżeli w waszym mieście, albo w mieście pobliskim,
jest Zakupoland. Przetłumaczmy teraz na niemiecki i wyjdzie nam Kaufland. Jakby ktoś miał wątpliwości, o jaki hipermarket chodzi, no to ja wam powiem Kaufland Markety, spółka z o.o., nie, Kaufland Markety Polska, spółka z o.o., Szybka 6-10 we Wrocławiu jest siedziba. No co, Kaufland był kiedyś moim klientem. To stąd pamiętam nazwę. Tyle razy tam musiałem wysyłać takie różne, tak jak nigdy nie zapomnę adresu Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie, ulica Boczna Lubomelskiej 13-20-070 Lublin, czyli EPU. Ty już, Basia, nawet wiesz, co to jest EPU. Wiem. Wyjaśnij widzom. Dobra, będą chcieli, to sobie sami zobaczą po internetach, nie? Ależ. EPU. Teraz mamy, mówię, papu, mówię i piciu, a nie EPU. Też ładnie brzmi. Tak. Nawet lepiej. Ach, i tak to właśnie jest, moi kochani. I wiecie co? I my w ten sposób, tak popijając tę herbatkę, jeszcze sobie prywatnego czasu zrobimy i zapraszamy was do następnego odcinka. Pa, pa. O. Ale fajnie jest posiedzieć, mówię sobie, czy to z Mariuszem, czy z Basią, czy nawet z wami w lesie w nocy. No, tyle.